Witam, ja jestem Games Crystals, a to jest następny odcinek nostalgicznego survivalu. Tak więc mam dla was tym razem pewną niespodziankę. Otóż... patrzcie co znalazłem. Tak, to są lochy. I wiecie co? Miałem szczęście. Wykopałem tutaj sobie klocek i akurat mamy skrzynkę, jak widzicie. Mamy nawet złote jabłko. Oby tylko go nie zmarnować przypadkiem, bo będzie w tym kiepsko. Tak więc, słuchajcie, zawalczymy sobie z tymi zombiaczkami i szybko do tego spawnera się dostaniemy, żeby go... O Boże, zablokować, nie. To trudniejsze niż myślałem, bo te zombiaczki są jakieś silne. Dziwnie. O. I wiecie, co jest tam jeszcze dalej? Tam dalej jest cave. O, właśnie, cave. No, a teraz skończyły... Dam się pochodzi! Nie! Dobra, honor! Nie no! Tylko nie tak na początku, śmierć! Nie! Tak na początku odcinka... Dobra, wiem gdzie to było, słuchajcie, oby tylko się nie powtórzyło to, co ostatnio się wydarzyło. Szybko, tam jest wieża nasza, tam, właśnie tam musimy iść, bo zginęliśmy znowu, nie. To nie tak miało wyglądać. Nie no, jeszcze zombiak, no. Głupi zombiak, no zabił nas, nie no, to w ogóle kiepsko. No widzicie, tak to bywa. Nie śmiejcie się, w ogóle zapomnijcie o tym, co się stało, ale widzicie, byłem przynajmniej honorowy i nie przełączyłem się na peaceful, więc musicie to docenić, bo jednak tam pamiętacie, jak Creeper tu podszedł, to wtedy było trochę inaczej, trochę gorzej to wyglądało, a teraz, jak widzicie, wszystko było... nie było fajnie, nie zapomnijcie, nie było wcale fajnie, ale tak czy inaczej, idziemy do tych zombiaczków, bo zombiaczki mają sraczki, i są niegrzeczne. O, widzicie? I tak, jeżeli teraz zostanę tam, jeżeli będzie tak, że zostanę tam zombiaczki i zdarzy się tak, że dobra, widzicie? Mamy nasze rzeczy! Fajnie. Dobra. Mam tylko nadzieję, że mamy wszystko. Tak czy inaczej, wszystko co jest cenne, to my chyba mamy. Mogę potem sprawdzić na odcinku. Wszystkim potem zająć, ewentualnie. Ale wydaje mi się, że mamy wszystko, co jest takie cenniejsze tutaj. Jałuszko mamy. Mamy redstone, nasz siodło. Wiadro wody, mamy pochodnie. No dobra, pochodnie są cenne właśnie. Mamy, co tu jeszcze mamy, skrzynka nie jest aż taka cenna, ale dobra. Dobra, i idziemy dalej. Tu jest jeszcze druga skrzynka, widzicie? Tylko tutaj już są gorsze rzeczy, jak widzicie. Dobra. I sprawdzę tu, chociaż w lochach góra dwie skrzynki są. No ale warto jednak zobaczyć, czy tu nic nie ma. A dobra, nie będę tego kopał na odcinku, bo tego widzę, tutaj jest dużo. Dobra. I słuchajcie, zwiedzimy sobie teraz ten cave. Nie no, creeper. Jeszcze tego brakowało, jak ja ich nie znoszę. Creeper, gin. Dobra, zginął. I słuchajcie, teraz musimy sobie zobaczyć, co w ogóle w tej jaskini możemy znaleźć, bo ta jaskinia ma chyba jakiś potencjał z tego, co widzę. Może nawet znajdziemy wreszcie diamenty w tej jaskini. Ale na razie, z tego co widzę, nasza sytuacja jest tragiczna, jeśli chodzi o diamenty, bo nie mamy ani jednego. Tak więc w tym odcinku Minecraft nostalgicznego survivalu na Minecraft Alpha 1.1.2.0.1 sobie poszukamy trochę fajnych rzeczy, właśnie diamenty. Chciałbym, żebyśmy znaleźli, bo mogą być właśnie jakieś diamenty, bo jak widzicie, schodzimy w dół. No i dobra, i tu jest lawa, a tam jest straszna ciemność i nie wiadomo, co tam naprawdę jest. A teraz, wybaczcie, musimy wykopać to żelazo. Mam nadzieję, że zebraliśmy. Dobra. I nie można pozwolić na śmierć, bo jak zginiemy, to będzie tragedia, bo
Wiecie, co się powtórzy. Dlatego może uda się nawet zrobić jakąś kopię zapasową albo bazę. A nie, żeby tak. Dobra, do lawy na pewno nie skoczył, bo wtedy to by była tragedia. Wszystkie przedmioty by poszły w ciemny rów. Takie powiedzenie mam. Nie wiem, czy gdzieś się usłyszałem, czy sam wymyśliłem, ale tak czy inaczej, takie fajne powiedzenie, że coś by poszło w ciemny rów. Nie no, tragedia. Co to miało być? Niedobra lawo, ty idź sobie w ciemny rów. O, widzicie? Tak też można. No a teraz sobie wykopiemy ten przebrzydły redstone. O. Dlaczego przebrzydły? No właśnie dlatego, że kopie się go godzinę, a my nie chcemy kopać tak na odcinku, bo to jest tragedia. Dobra. I co? I zaraz będzie creeper. Znając życie, znając tę grę, wersję i tak dalej. Zaraz tu gdzieś będzie jakiś creeper, bo creepery polują na graczy w każdym możliwym miejscu i zawsze w każdym najgorszym miejscu właśnie można znaleźć jakiegoś creepera, tak to właśnie wygląda. Niestety. Ale na szczęście nie ma gwarancji, że tu będą jakieś creepery. No prawda? No właśnie. No na razie jest tylko na szczęście węgiel. Złoto jest, fajnie. Tylko ze złota nic nie zrobimy i tak, ale mimo wszystko fajnie, że znaleźliśmy taki cenny surowiec, bo to jednak coś zawsze z niego będzie. Wiecie co? Można nawet zrobić bloki złota i to by się przydało na jakieś... A dobra, wolę kopać na odcinkach żelaznym kill-offem. Wybaczcie, że kamiennym kopią i was zanudzam. Już zmieniam na żelazny. O, widzicie? Kopię żelaznym, nie będziecie się czepiać, że zanudzam. O, kopię. No i tak, i nie wiem jeszcze jak to będzie z tymi odcinkami, jaką będą miały długość do końca teraz. No ale może zostanie taka jak jest, ale zwiedzanie cave'u to jest jednak trochę bardziej czasochłonna rzecz, bardziej czasochłonne zajęcie. No właśnie, więc co by tu powiedzieć? No więc cave'y wymagają dłuższych odcinków, niestety. Albo stety. Może i dłuższe odcinki wyjdą na lepsze. Zobaczymy. A na razie powiem wam, że creepery są głupie, a zombie też. No właśnie. Bo zawsze przyjdą i zabiją. No niestety. Takie właśnie są te przebrzydłe creepery. A tutaj mamy bardzo fajne miejsce. I bardzo niefajną lawę. O. I zalejemy sobie ją i wygenerujemy trochę bruku dodatkowego. Bo na tej wersji już można generować bruk właśnie. Nieskończony. Tylko były takie wersje jeszcze na InvDev, to tam nie można było generować bruku. Chyba, że w tych późniejszych to już się dało. Ale na InDev w ogóle się już tym bardziej nie dało. Bo tam to w ogóle nic się za bardzo nie dało zrobić jeszcze. Znaczy, dało się zrobić, ale nic za bardzo nie było. Nie było nawet drzwi. I trzeba było albo blokować wejście, albo robić parkura do bazy. Jeszcze jakieś systemy zabezpieczeń dziwne. No i dobra, wiecie co, pójdziemy tędy. No i jak dają, to bierz, wykopiemy ten dodatkowy bruk. Bo to zawsze coś, a potem pomyślę, że to ja ten bruk postawiłem, nie wiedzieć czemu. I już nie będę myślał, że to jest dodatkowy bruk, tylko że o nie, kopiemy to, co kiedyś postawiliśmy, nie fajnie. No więc zmieni się to trochę. Dobra. I mam też wrażenie, że kiedyś jak się grało, to bardziej się ceniło takie surowce jak żelazo i węgiel. A teraz na nowszych wersjach, jak są te wszystkie dziwne przedmioty, które nie do końca mi się podobają, nawet w ogóle mi się często nie podobają, no to wiecie, węgiel już nie jest taki fajny, żelazo nie jest takie fajne, że jak jest ta fortuna, to w ogóle nie chce się kopać, bo i tak fortuna będzie potem, nudy i w ogóle nudne to się wszystko robi potem, za łatwo jest i tak dalej. A kiedyś to było właśnie fajnie,
bo nie było fortuny, nie było enchantingu też i różnych innych rzeczy nie było. Ale dzięki temu jakoś Minecrafta się moim zdaniem fajniej grało właśnie. To też kolejny powód, dla którego właśnie tę nostalgiczną serię kręcę. Chociaż to i tak wypadało powiedzieć o tym wcześniej. I wiecie co jest postęp. Więcej mówię, ale mówię niestety głupoty na razie. Staram się może kiedyś ograniczyć mówienie głupot i żeby... O Boże, boję się. I żeby mówić sensowniejsze rzeczy na odcinkach. Bo chyba tak by właśnie wypadało. A, i wiecie co? I przygotowałem się jeszcze przed odcinkiem, więc myślę, że fajnie. I wiecie co? Myślę, że trzeba też zrobić jakieś takie... Więc, dobra. A więc... Pójdę to. To niebezpieczne. Ale trzeba. No, widzicie? I boję się, że zaraz mi tu jakiś creeper zajdzie. A, bo to właśnie nie wiadomo, kiedy te creepery się pojawiają. Więc to... No. I tutaj niestety nie ma diamentów. Wątpię, że w ogóle je znajdziemy. Jakoś ciężko to idzie, ale na przykład na B... Creeper! Creeper! Nie, tylko nie tu. Nie tu, nie zniszcz mi surowców, nie zniszcz mi surowców, bo będziesz płacił odszkodowanie. No właśnie. A chyba tego nie chcesz, no właśnie, więc ginij. O, i lepiej dla ciebie, creeperze, że zginąłeś, bo nie będziesz płacić mi odszkodowania potem za swój wybuch. No właśnie. No, creepery, wiecie, są takie już, że wolą czasami zginąć niż płacić odszkodowanie. I takie creepery mi się podobają. A nie takie, co wybuchają, ba i... Bo wiecie co, creeper, nie wiem, czy to jest dla was tajemnica, czy nie, ale jak creepery wybuchają, to wydają z siebie takie głośne beknięcie, że to ich to im rozsadza żołądki i potem wybuchają w ogóle całe. No i tak to właśnie wygląda i dlatego takie są głupie. No, właśnie. Wiedziałem, że chcecie to usłyszeć na odcinku. Na pewno, dobra. Wiecie, i... Niestety teraz znowu kopanie tego węgla, ale wiecie, węgiel jest fajny, bo z węgla można robić pochodnie, a pochodnie na tej wersji to jest bardzo ważna rzecz i jak zabraknie pochodni, no to koniec. Nie można zrobić węgla drzewnego na tej wersji, bo nie ma jeszcze tego tutaj w grze w ogóle. No dobra, i tutaj... Jest właśnie to miejsce, w którym byliśmy wcześniej. No i znowu redstone, niefajnie. Znowu kopanie redstone'a. Wiem, wypadałoby zrobić timelapse, ale to trochę słabo by było robić timelapse'y. Jak kopię każdy redstone, albo nawet każdą rudę. Lepiej po prostu mówić jakieś głupoty. O nie, nie. Zrobiłem taką niefajną rzecz, że skręciłem na ten kobel, na ten kamień. No i niefajne. A, i wiecie co? I na nostalgicznym survivalu wypadałoby na alfie, Minecraft Alpha, Minecraft nostalgiczny survival tak dalej mówić, że jak kopiemy, to że to nie jest stone, tylko to są kamyczki, tak by wypadało. No bo taka jest po prostu tradycja, że tu nie ma cobblestone, nie ma brook, tylko jest kamyczek, są kamyczki. Wiecie, może pamiętacie jakieś stare filmy z Minecrafta Alfy, Minecraft Alpha. Albo nawet Minecraft Beta jeszcze pewnie. To właśnie się mówiło, że to są kamyczki, a nie, że to jest cobblestone. No. I to też miało swój klimat moim zdaniem. Jak były kamyczki, a potem był cobblestone. No i nie oglądało się już tak fajnie. W sumie nie były to już takie filmy jak dawniej. Bo wiecie, kamyczki mają swój klimat moim zdaniem. A nie ten cobblestone. Cobblestone, no. To nie jest takie klimatyczne, tak jak było, że to tam jeszcze takiego fajnego było. Nawet czasami mówiło się siarka na proch, ale to w ogóle kiedyś było jako siarka. Z tego co wiem, chyba. No i tam jeszcze jakieś takie rzeczy się mówiło. Niektórzy też nie wiedzieli, że wełna to wełna. No i... To miało swój klimat, ale ja tam akurat wiedziałem,
Nie, zombie, gin. Bo będziesz musiał mi płacić odszkodowanie za przedmioty, jak Creeper. No widzicie, i tak miałem szczęście, ogromne szczęście. Ogromne szczęście mieliśmy, że to nie był Creeper, bo jakby to był Creeper, to wszystkie te rzeczy, które wykopaliśmy, czekajcie. Wszystko to, co do tej pory znaleźliśmy, poszłoby... Poszłoby w ciemny rów. W ciemny rów. Tak. Poszłoby w ciemny rów. Wybaczcie, że takie rzeczy na odcinku, no ale żeby było fajnie, żeby było śmiesznie, to rozumiecie. Poszłoby w ciemny rów i tyle. No i nie byłoby fajnie wtedy, gdyby poszło w ciemny rów. A pewnie nie pozwolilibyście mi cheatować. No nie. Zapomnijcie, że to w ogóle słyszeliście. Ja nie cheatuję. Nie cheatuję. Nie piszcie, że cheatuję, bo jak napiszecie, że cheatuję, to będzie bardzo źle, bo ja nie cheatuję. No widzicie, czy ja używam jakiegoś TMI na tym świecie? Nie używam. No właśnie. No i dobra, musimy zjeść i teraz pójdziemy sobie dalej do jakiegoś fajnego miejsca. No tu nie znajdziemy diamentów, prawda? Diamenty! 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 Jednak są diamenty! Są diamenty! Znaleźliśmy je! Tylko teraz nie wykopać kamiennym kilofem, to by była tragedia. Jeden! Tylko jeden diament! No, to jest lipa. Drugi diament to i tak słabo. Nie wystarczy na kilof, a to właśnie kilof jest sensem istnienia diamentów. A, jednak starczy na kilof, o widzicie. To dobra, to zrobimy sobie szybko diamentowy kilof, żeby nie musieć kopać żelaznym, to teraz żelazny będzie na przykład na redstone. A zrobimy sobie diamentowy kilo. Bo nie będzie się w ogóle opłacało już chyba używać żelaza. Myślę. Chyba, że wy będziecie chcieli, żebym używał żelaza, to dla was zrobię wtedy wyjątek, ale wiecie co. Jej! Mamy diamentowy kilo! Jej! Mamy diamentowy kilo! Jej, fajnie. To teraz tak, to zrobimy sobie, nie wiem po jakiego grzyba robię w craftingu, ale zrobię w craftingu te pochodnie. No fajnie, mamy ponad stack. Dobra, i skopiemy sobie crafting table miecza i teraz zmieniamy na rękę i sobie pokopiemy naszym nowym kilofem. Byle nie redstone, bo mamy jeszcze żelazny na redstone'a, bo redstone'a wcale nie kopie się diamentowym szybciej. Zdradzę wam tajemnicę na tej wersji. Tak. Widzicie, to oby tylko teraz nie zginąć, bo jak teraz zginiemy, to w ogóle będzie ciemny rów. Prawdziwy ciemny rów będzie. Nie! Boże, jak mnie ta lawa przestraszyła. Tragedia. Jak ja... To w ogóle przestraszyłem, robię jakieś fochy, jakąś... Diamenty! Kolejne diamenty! Nie no, w ogóle ja robię jakąś panikę na odcinku, w ogóle... nie no, jestem pajacem, nieważne. Dobra, kopiemy te diamenty. Tak naprawdę trzeba okopać te diamenty, bo to nie jest 1.20, gdzie gracze już są przyzwyczajeni do tego, że różne rzeczy głupie się robi, w sensie, że... A jak wpadnie do lawy, to i tak mogę ten, game rule i tak dalej, game mode i tak dalej. I gracze już to w ogóle automatycznie robili. No i diamentowym kupimy diamenty, wyjdzie. Tylko tutaj trzeba dbać o surowce. A poza tym na nowszych wersjach są one niewyczerpywalne często, różne surowce. A tutaj te wszystkie surowce są wyczerpywalne. No i trzeba... o nie dbać w taki pewien sposób. No, wiecie. No i teraz odcinki będą jeszcze lepsze, bo teraz będziemy kopać diamentowym kilofem w jaskiniach i nie będzie to tyle czasu zajmować aż. Tylko wiecie co? Najpierw przeeksplorujemy ten cave, żeby wiedzieć, czy tu jeszcze czegoś ciekawego nie ma. No, pewnie by się coś znalazło, dobra. To ciężko w ogóle by było teraz wykopać, no. A wiecie co, to nie jest aż taka... To nie, no co ja za głupotę zrobiłem. To ja w ogóle
Odwaliłem, nieważne. Tylko wiecie co trzeba zrobić tak, że tutaj w ogóle zwiedzimy sobie te najciekawsze miejsca teraz w pierwszej kolejności, bo tak by wypadało. No tylko wybaczcie, ale diamentowym kilofem nie opłaca się kopać kamienia, zdecydowanie. Mi się coś wydaje. Nie no, nie będziemy tego robić. Musiałbym być nie wiadomo jaki. No niektórzy lubią. O, a tu widzicie. Stary bug ze starego Minecrafta, czyli cień. Dobra. Zbierzemy nasz diamentowy kilof i kopiemy to żelazo. O, właśnie. I tylko trzeba... Oj! Boże. Nie no, ja cię lewo zalewam, bo ty mnie zaraz krwią zalejesz. Dobra. Z moją krwią zaleje mnie ta lawa. Rozumiecie? No właśnie. Taka to jest ta lawa niefajna. No i teraz możemy dopiero to wszystko wykopać, bo teraz właśnie zwiedziliśmy sobie ten cave. Jest nieco bezpieczniej. Nie będzie masy creeperów tutaj. O, i znowu kopię kamienny. O, dobra, diamentowy. O, diamond pickaxe. Bo mamy... Wiecie, po co męczyć się tym kamyczkowym kilofem z kamienia. A najgorzej to by w ogóle było kopać drewnianym, on się w ogóle nie opłaca. Bo drewno jest tak naprawdę trudniej nazbierać dużo drewna niż dużo kamienia często. Moim zdaniem. Bo kamień jak się zbiera, się chodzi po cave'ach i tak dalej. Jest przynajmniej ciekawie. A jak się chodzi i zbiera drewno, to wtedy jest lipa. Bo samo drewno, zbieranie drewna to po prostu nudne jest. Czekajcie, przetestuję coś. Podobno był taki bug. Nie no. Boże. Boże, co to było? Nie no, nieważne. Nie no. Nie no. Nie no, co wy na to powiecie? Hej, Skrystal skichał się nagle ze stresu. Dobra. Zombiaczku, wybacz, że cię... Że, ale to było naprawdę straszne, nie no. Wy też byście się przestraszyli na pewno. Dobra, teraz szybko. Fast mod, szybko. Szybko, dobrze, że mieszkam blisko. Szybko. I wybaczcie, ale dla bezpieczeństwa... Fajnie. Szybko, bo się skicham. Szybko. No szybciej idź ty, Steve, niedobry, ty. O, właśnie. Widzicie? Szybciej, no. Szybciej. O. No. Nie no, my ciągle tu giniemy na tej wersji. Nie wiem, co się w ogóle dzieje. Ale dobra, jeśli nie uda się odzyskać przedmiotów, to po prostu ładujemy kopię za sobą. Podejście drugie, podejście trzecie, podejście czwarte, podejście piąte, podejście numer miliard i tak dalej. Albo coś się zawsze wymyśli, mówię. Spójrzcie moje poradniki, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, dobra. Ale fajnie, nieważne, to jest seria, tu nie ma żadnych głupot. Dobra, tu są tylko poważna gra, dobra, trudno. Spadamy szybko, tędy. I teraz gdzie to było? Dobra, tędy. Teraz szybko, gdzie to było? To było tam, bo się skicham. Nie, to nie było tu, skicham się. Zaraz się skicham, dobra, nieważne. Była sobie świnka mała, co... mi całą głowę zakichała. Nieważne, szybko. Dobra, to... O, gdzie to było do świnki małej? Świnka mała! Powinna się teraz skichać, nie no. Gdzie to było? No błagam, pomóżcie mi, gdzie to było? Gdzie to było? Dobra, mamy kopię zapasową. Więc dobra, wszystko teraz... Trzeba zbadać ten teren, może uda się jeszcze... Bez ładowania kopii zapasowej, ale szybko. Dobra, tutaj się przekopialiśmy. A nie, to nie tu było. Dobra, szybko. Gdzie to? Dobra. Tutaj szedłem, szliśmy po diamenty gdzieś.
Dobra, tylko gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to, gdzie to, gdzie to było? Gdzie to, gdzie to, gdzie to było? Gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to było? Gdzie to, gdzie to, gdzie to było? Dobra. W takich chwilach nie da się na spokojnie myśleć. Słuchajcie, to tak. Idziemy sobie tędy, no. I dobra, trzeba było zjeść jabłuszko. Trzeba było zjeść jabłuszko, mówię wam. Trzeba było zjeść jabłuszko. Trzeba było zjeść jabłuszko. I dobra, i do lewy bym skoczył. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, 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 spokojnie. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Tędy, tędy, tak, to tędy było. Tędy, tutaj szliśmy, tu gdzieś było. Dobra. Tam złoto. Tak, tu ominęliśmy złoto, pamiętam. Tu złota nie wykopaliśmy. Dobra, idziemy dalej. Dobra, 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 dobra. I tutaj była ta wielka dziura. Tutaj szliśmy sobie, tutaj była ta lawa i tutaj gdzieś tutaj była ta wielka dziura i tutaj... Tutaj będą nasze rzeczy, fajnie! Zdążymy, 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 liczę na to! Zdążymy! Jest! Zdążyliśmy! Znowu nasze rzeczy! Znowu nasze rzeczy! Zdążyliśmy! Zdążyliśmy, obiegi zniknęło, dobra! Mua, mua, moje kochane rzeczy, nigdy was już więcej nie zostawię! Jak ja się cieszę, znowu was widzę! Teście! Teście tu! Dobra, daję hardę z powrotem i dobra! Wy się skichacie, będziecie mi płacić odszkodowanie za karę, wy głupie zombiaki. Zabiliście mnie, nie wiecie z kim wy w ogóle macie do czynienia, w ogóle nie wiecie kim jest Caves Crystals i w ogóle nie wiecie, że się mogę skichać przez was ze stresu, no właśnie. Dobra, bo każdy może się skichać przez takie zombiaki ze stresu. No właśnie. No i dobra, i mamy chlebek, no do... Błagam, tak blisko było, żeby się uratować, a tu skichały się na mnie jakieś... Dobra, tutaj zostają chlebki na później po prostu, bierzemy sobie płytę C418, fajnie, pszenicę zostawiamy też na później. No i wiecie co, no i wracamy po tych przygodach ze skichanymi zombiakami, które w ogóle są głupie, no właśnie. Dobra, i na tej wersji jest, jak widać, płyta grająca, chyba że nie ma, a są płyty, nie wiadomo po co, właśnie, też tak może być, w ogóle zombiaki są głupie, niefajne są, w ogóle, walić zombiaczki, nie są fajne, nie lubię zombiaków, dobra, tak więc, wiecie co, sprawdzę, czy jest wszystko dobrze, czekajcie, dobra, jest wszystko dobrze, tak więc ten odcinek będzie długi, naprawdę. Napiszcie, czy to dobrze dla was, czy źle, żeby odcinek będzie taki długi. No ale cóż, czasami i tak będzie, że odcinek będzie długi. No naprawdę, było strasznie momentami dzisiaj, bo naprawdę ginęliśmy co chwilę. No może nie co chwilę, ale to naprawdę był najgorszy moment na tym filmie, jak prawie zginęliśmy. No prawie straciliśmy nasze wszystkie rzeczy. No wiecie, to jest straszne. Było straszne, ale na szczęście ten moment minął i możemy dumnie powrócić z naszymi cennymi przedmiotami do naszej bazy. Tak, dobra, już nie kopiemy na razie, to zostawi na później, bo tu jeszcze w ogóle trzeba wszystko przekopać. Dobra, ale żelazo mimo wszystko trzeba wziąć, bo żelazo jest takie cenne, że zostawienie żelaza naprawdę nie byłoby fajne. O. I widzicie? Udało się tym razem. Tak naprawdę tam wtedy też by się udało, gdyby nie to nie to, że się nie przełączyliśmy napisu, no ale byłem głupi, niestety. No i dobra. I teraz po prostu musimy wrócić z naszymi surowcami do naszej bazy, bo jak nie zrobimy tego jak najszybciej, to znowu zginiemy i będzie w ogóle lipa totalna. Dlatego musimy szybko powrócić. Tak. Dobra. Żelazo już kamiennym niestety wykopię. Dobra. A, dobra. I wracamy. I zajmiemy się sprawami organizacyjnymi może jeszcze chwilkę. Może się uda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A teraz tak. Uważam, że ten odcinek Minecraft Alpha, Minecraft Nostalgiczny Survival był trochę stresujący. Wybaczcie. Będziecie się śmiać, że ginę oczywiście. No ale to się mówi trudno. I tak wrzucę ten odcinek, dobra. I tak wy lubicie jak ginę, bo
Taka jest już tradycja, że widzowie lubią, jak ktoś umiera. Ja tam akurat nie lubiłem, jak ktoś umiera na odcinku, ale dobra. Idziemy z powrotem, bo 5 diamentów to jednak coś już jest na tej wersji, bo jednak boję się, że zginiemy ponownie. Tak więc może zalećcie, co zrobić, żeby dało się jakoś normalnie grać w tego Minecrafta, żeby nie ginąć i żeby wszystko było fajne. Teraz skaczemy do lawy. Żartowałem. Dobra. Tak więc idziemy. Gdzie jest powrotna droga? Może tutaj. O. Dobra, tu jest ta komnata. Ogromna. I tutaj gdzieś powinno... Gdzie to było? O. Wyżej chyba. Dobra. Tędy może? Tutaj. Tu jest jeszcze węgiel. O, fajnie wykopać by było. Dobra. I gdzie to w ogóle jest ta droga powrotna? No chyba nie zgubiłem się. O, tutaj, dobra, super. Idziemy więc, o, tam. Tam pójdziemy kiedy indziej. Dobra. Ja zawsze muszę coś spartolić, nieważne. Dobra, idziemy, w ogóle to był wielki błąd, że zbroi nie przygotowaliśmy sobie żadnej. Bo widzicie, jak się nie ma zbroi, to jest lipa. Dobra. No dobra, idziemy z powrotem, zwycięzcami jesteśmy. Widzicie, zwycięski Steve Górnik wraca z nim. Zobaczmy. Idziemy sobie po drabinie tutaj, bo jak widzicie, pogłębiłem to i tam próbowałem coś znaleźć, żeby akurat na odcinek też było. No i tak, i będzie można to wszystko niedługo przepalać, myślę. Tylko nie odcinek. Już raczej zaczynę. Było trochę później, dobra. Chowamy teraz nasze rzeczy i zajmiemy się sprawami organizacyjnymi. Tak więc powiem wam tak. Jeśli chodzi o zadania, to musicie mi dać jakąś sensowną liczbę zadań. Czyli rzeczy, które mogę zrobić tutaj na Minecraft Alpha, na tej serii. Na Minecraft Nostalgiczny Survival. Jakieś fajne zadania, coś dajcie. Nie wiem, na przykład coś zbudować, coś zrobić ciekawego i tak dalej. Takie różne rzeczy. Też moglibyśmy na przykład się gdzieś wybrać, ileś czegoś zebrać, coś zrobić, coś... no wiecie. Po prostu jak to na serię przystało, fajnie z zadaniami by było. My robili zadania, a nie tylko jakieś głupoty. O, chowamy nasz cenny diamentowy kilof. No i fajnie. No i myślę, że coś wymyślicie, bo na pewno jesteście kreatywni, przynajmniej trochę, dobra. No i będziemy się żegnać, bo to bez sensu już ten odcinek. Tylko czekajcie, jeszcze trzeba coś załatwić ze szkieletem. Jeszcze. Musimy za to, co zrobił, o, a tu to kładka. Musimy za to, co nam zrobił jego dawny brat, zabić tego właśnie szkielata. Tak więc wyruszamy i go zabijemy. Dobra, gdzie ty jesteś? Creeper, dobra. Tu jesteś. Nie no, Creeper. Nie no, dobra. Creeper. Nie chce mi się iść do dołków. Nie chce mi się iść do dołków. Dobra, słuchajcie, załatwimy go po staremu. Bo jesteśmy wyżej od niego, to będzie łatwo. Mamy... To teraz szkielet. Za... Nie, dwa szkielety, na to się nie pisałem, no wybaczcie. Dobra, jeden, chcę jednego. Dobra. Tu. Nie, dobra, boję się, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie. Dobra, to słuchajcie, pamiętajcie, aby dać mi kilka zadań. No i to będzie właściwie tyle. Ja się z wami żegnam, tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i udostępniajcie linki, jeśli się podobało. Szkielety zginęły, więc wszystko dobre. Jeśli się podobało, subskrybujcie i dalej. Cześć!